Witamy w kolejnym odcinku Go Online TV Powered by the Outlaws. Chris Jasia i Krzysztof Wydrowski. Ale za nami pierwsza kolejka PLFA, to liga ruszyła, wszyscy się z tego powodu cieszymy. Chris, jak się czujesz ze swoimi typami? No, Panthers jednak wygrali z Lowlanders. Wygrali. No, typowaliśmy, że Lowlanders może być nasz czarny koń na ten sezon, ale ja typowałem Lowlanders przeciwko Pantherom, ale to, co Panterzy zrobili z Lowlanders, to chyba już nie ma czarnego konia. No, ja byłem blisko. Punkty dla Panthers obliczyłem z dużą dokładnością, natomiast nie spodziewałem się, że ta ofensywa Lowlanders tak bardzo nie będzie działała. Jednak linia ofensywna z PLFA 1 versus najlepszy D-line w top lidze, jeden z najlepszych D-line'ów w top lidze i była miazga. Była miazga zero z tyłu. To jest bardzo dobry wynik Panther. Bardzo dobry wynik dla Panther. No i drugi mecz Seahawks-Colts. No tak, zaczęło się bez niespodzianek. Angelo Pease, nasz faworyt, były zawodnik Green Bay Packers, zdobył chyba za 3 czy 4 touchdowny na dzień dobry. I Kozłów już nie było w tym meczu. Później w Garbage Time zdobyli 3 przyłożenia. To się może na Seahawks zemścić, bo liczymy małe punkty pod koniec sezonu. Natomiast cieszy tutaj postawa Kozłów, cieszy postawa polskich zawodników, bo wszystkie 3 touchdowny wbite przez naszych rodzimych zawodników. Tak, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, że to może być trudny sezon dla Kozłów, tak? Tak, no ale pokazali się z lepszej strony. 55 do 20 to nie jest zły wynik z mistrzami Polski. Lepiej niż Highlanders, tak? Lowlanders. Low, low, low. Mieliśmy jednego zawieszonego zawodnika u Kozłów, tak? Jeremy Dixon u Kozłów, tak. A trochę u Seahawksów, bo to zawieszenie zdobył jeszcze w Seahawks Sopot. Tak. Zdobył na koniec ubiegłego sezonu, ale to się przeniosło. No co o tym myślisz, że on był wtedy w innej drużynie, teraz w innej, a to się przenosi za zawodnika? No głupotę trzeba karać. Wtedy zrobił coś głupiego. Nie było to zachowanie równie głupie, co zachowanie Emilio w tym meczu. Czy kojarzysz tą sytuację? Tak. Zachowanie Emilio w ogóle jest nie do wybaczenia. To w ogóle to jest mega unsportsmanlike conduct. No i nie dość, że niesportowe zachowanie, to jeszcze głupie osłabienie swojej drużyny w kolejnym meczu. W kolejnym tygodniu będą grali z Panthers i grają bez Emilio. Całe szczęście, że Jeremy już wraca. Ciekawe, kto tym razem popisze się swoją głupotą. Następny mecz Eagles Sharks. Derby Warszawy, drużyna Sumów, znaczy się Sharksów, przegrała, aczkolwiek nie była to taki wynik, jak moglibyśmy się spodziewać. Ja spodziewałem się wyższej porażki Sharksów, stanęli na wysokości zadania. A ja spodziewałem się, że będzie nawet i bliższy wynik, ale ten wynik my, i ty i ja typowaliśmy. Tak, no to było dosyć łatwe do przewidzenia. Sharksi i tak są dużo lepsi niż w zeszłym roku. Świetni importi. Russell Carter z Texas, to zawodnik pierwsza dywizja, kandydat do NFL, mamy go w PLFA. No i grali bez babca. Eaglesi. Ostatni mecz Husaria Steelers. No tak, mecz dwóch teoretycznie najsłabszych drużyn, moglibyśmy powiedzieć, jeśli Lowlanders dalej są naszym czarnym koniem. W każdym razie, co mieliśmy w tym meczu? Co ciekawe, żadnego extra pointa. Gdyby którakolwiek drużyna zdobyła chociaż jedno małe kopnięcie przez tak bliska. Albo przełożenie na dwa. Tak, nie byłoby dogrywki. Byłoby z głowy. Wygraliby mecz. No ale przez to, że była dogrywka, to Husaria i tak wygrała mecz, no i najdłuższa seria wygranych w PLFA, tak? Tak, 20 wygrana Husarii, gratulacje! Ważna rzecz moim zdaniem w tym meczu, brak importa ze strony Steelers. Steelers grali tylko Thomasem Loganem. Szymon Widera tak dobrze ukrywał swoich importów, że zapomniał zarejestrować jednego z nich. To się nazywa prawdziwy kamuflaż. Tak, a importa mają niezłego, tak? Tak, jeśli chodzi o running backa, nikt go jeszcze nie widział, my go widzieliśmy w akcji, jest niezły, no i mógł zrobić różnicę, tak? Były trudne warunki atmosferyczne, wystarczyło dać mu piłkę, wystarczyło, żeby odebrał jakiś kick-off return, mógł zrobić różnicę, ale nie zrobił jej, bo jego własny general manager uniemożliwił mu grę. Zapomniał o tym, no co zrobić? No Chase nie zarejestrował go. Nie. Niesamowite. To sprawia, że mam świetny pomysł. Zróbmy konkurs na wpadkę kolejki. Dobra. Mój kandydat to Emilio Donut Dungot za ten głupi play na offside. No to jest, myślę, murowany faworyt, ale nie jest jedyny.
Mamy oczywiście jeszcze referee z meczu Lowlanders z Panthers, Michał Stoma, a w zasadzie Michał, gdzie jest moja flaga, Stoma? Słuchajcie, gdzie jest moja flaga? Pojawił się Adam Górski. Gdzie jest flaga? Gdzie jest flaga? Gdzie jest flaga? Gdzie jest flaga? Mamy flagę! I nie możemy zapomnieć o meczu Husaria Steelers i General Manager Steelers, tak? Tak, Szymon Widera, Charlie Stone nie zarejestrował go i dostali w dogrywce. Jak mógł go nie zarejestrować? Głosujcie na wpadkę tygodnia, w nagrodę będzie worek szyszek. Worek szyszek, naprawdę. Przechodzimy do segmentu NFL, a dzisiaj wyjątkowy segment NFL. Dlaczego? No, pubs w NFL, tak? Na NFL Pro Day w Teksasie. Czyli mamy trochę PLFA, Top Ligę w NFL. Dokładnie tak. Dwa w jednym. Pubs, trzymamy kciuki, wielkie gratulacje. Cała Polska jest dumna. Chris, jako doświadczony zawodnik NCAA, może powiesz mi, jakie szanse ma Pubs na tym Pro Day? Wiesz, Pro Day to oceniają wszystko. Pubs ma oczywiście tutaj te walory fizyczne. Zobaczymy, jak wyjdzie w testach, tak? Bo tam jest wyciskanie 100 kg na ilość, tam są te skoki w dal, bieg na 40 yardów, ale mi się wydaje, że przede wszystkim tego, co szukają, tak jak mój kolega John Fina mi opowiadał, to jest po prostu nastawienie psychiczne, mentalne. Czy jest zawodnik mentalnie przygotowany na to, żeby grać w NFL? Bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy też, każdy poziom wyżej to już jest o rząd wielkości szybsza, mocniejsza gra. I czy jest przygotowany po prostu psychicznie na tą grę, na ten poziom, tak? No tak, John Fina, lewy tackle zresztą, Buffalo Bills, grał w Super Bowl. Może on mógłby jakieś tipsów udzielić Babsowi. Wiem, że Babs zwraca uwagę, że skauci chcą zobaczyć, jak się porusza, tak? Jak porusza to swoje duże ciało na tych jednak szczupłych nogach. To nietypowa budowa zawodnika linii ofensywnej. Zazwyczaj oni mają takie masywne lower body, jak nie wiem, jak na przykład teraz draft prospect Andrew Speed ze Stanford. No Babs jednak jest, ma koszykarską budowę, czy to nie utrudni mu szansy? Na taklu prawdopodobnie nie, jeżeli dobrze przejdzie przez te wszystkie testy wysiłkowe. Ponieważ na taklu to widzimy, że jest taki trend, od lat jest taki trend wyższych, dłuższych, bardziej takich koszykówki budowy ciał niż takie interior linemen na gardzie czy na centrze. Musi być wysoki, musi być szybki, bo mamy coraz szybsze defensive end i linebackers w NFL, tak? On musi móc szybko się ruszać, żeby zatrzymać tego defensive enda, żeby nie doszedł do quarterbacka i na to patrzą przede wszystkim. Bardziej na pass blocking, mniej na run blocking. Go Bubs! Na dzisiejszy odcinek to już wszystko. Na szczęście Krzysiek Krzemień znalazł drogę do studia i dzisiaj jest z nami w ABC Football. Krzysztof, oddajemy Ci głos, a my się z Wami żegnamy. Miłego wieczoru. Dobranoc. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Dzisiaj wracamy do ABC Futbolu, a konkretnie do rodzaju defensywy, które omawialiśmy w ostatniej części tego cyklu. Dzisiaj cover 2 i cover 4, czyli defensywy z dość głęboko cofniętymi defensive backami. Zaczynamy od cover 2, jedna z najważniejszych defensyw w NFL, spopularyzowana na przełomie wieków, głównie w Tampa Bay Buccaneers, słynne Tampa 2, które doprowadziło tę ekipę do mistrzostwa NFL. Cover 2 to defensywa strefowa, jej nazwa pochodzi od dwóch defensive backów z tyłu, głęboko cofniętych, też często mówi się o tej defensywie too deep, w sensie dwóch defensive backów głęboko cofniętych. Kluczowe dla tej defensywy jest podział tyłu boiska, głębokich stref pomiędzy obu safety. Każdy odpowiada za swoją połówkę boiska. Cornerbackowie w tym czasie grają dosyć agresywnie, odpowiadają głównie za strefę flat, podczas gdy trzej linebackerzy mają swoje strefy mniej więcej w środku boiska i kryją mniej więcej te obszary, głównie krótkie ścieżki. Defensywa tam ma sporo zalet. Przede wszystkim mocna pomoc safety, dobrze bronią przeciwko długim piłkom. Natomiast podstawową słabością jest ten obszar między dwoma safety, dlatego w Tampa 2 dochodzi jeszcze ten linebacker środkowy, który ucieka do tyłu. Słabością też jest stosunkowo kiepska pomoc przeciwko biegowi, zwłaszcza w sytuacji, kiedy running back biegnie off tackle.